Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was unboxing takiego oto pudełka, pudła. I to jest coś ze sklepu Olsikowej, więc jeszcze chciałam Wam na wstępie powiedzieć, że mam takie oto kredki, które też stworzyła właśnie Olsikowa. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, w którym bardziej Wam pokażę te kredki, bo chcielibyście na przykład coś sobie zamówić, ale na przykład nie wiecie, jak one wyglądają tak na serio, no to mogę dla Was nagrać taki odcinek. No i jeżeli coś będziecie chcieli więcej wiedzieć, możecie wtedy oglądać film i będziecie wiedzieć. Możecie pisać również w komentarzu, co byście chcieli wiedzieć dokładnie, a ja Wam na to odpowiem. Więc możemy już przejść do otwierania naszego pudła. Ja je otworzę, żeby było po prostu szybciej. No i zaraz do Was wracam. Dobra, uwaga, pudło już otworzyłam. Więc uwaga, co w tym jest? Macie ostatnią szansę, żeby napisać w komentarzu, co to jest, bo już będzie widać. Uwaga. Jest to księga o kolorowaniu, którą napisała, stworzyła Sami. Mamy ją w takim oto opakowaniu, takiej folii, więc zaraz ją ściągnę. Uwaga. To jest już ściągnięta, więc możemy ją wyrzucić. I mamy tutaj księgę o kolorowaniu. Na początku chciałam Wam jeszcze pokazać, jeżeli ktoś nie wie, ona, ta cała jej okładka jest to jeden taki rysunek. Fajny właśnie, taki po prostu to jest taka jakby, no nie wiem, dziewczyna niby w postaci jelenia, której włosy wplątują się w gałęzie. I tak to wygląda. Ojejku, widzę, że nie widzicie dokładnie, więc jakoś tak to zrobię. O, tak to wygląda. Sorpiła mi się ręka, część się strasznie. Więc tak to wygląda. I tutaj mamy z tyłu napisane po prostu taki, no nie wiem, jakby taki maluteńki wstęp, który nie będę Wam czytać, bo by dłużej to zajęło. Możecie wy, jeżeli nie macie książki, możecie ją zamówić na stronie olsikowa.pl. A jeżeli nie chcecie zamawiać, to macie tam po prostu wstęp przy książce, przy kupowaniu jest coś takiego, albo nawet i to samo. Więc sprawdźmy po pierwsze jedną rzecz, bo w tej książce powinien być autograf, bo zamówienia złożone przedsprzedażowo, czyli do chyba 5 maja, miałam mieć autograf. Uwaga. No i mamy autograf Sami. Później mamy rozdział i tych rozdziałów jest 35, czyli bardzo dużo. Książka jest ogólnie niezbyt ciężka, jest taka jak normalna książka, większa. No i mamy tutaj na przykład początkowe, naprawdę takie jakby pytania, jakie kredki wybrać, jak trzymać kredkę, koło barw, no i takie naprawdę typowe pierwsze rzeczy, które trzeba znać. I z tyłu mamy spis treści. No i tak ogólnie cała książka wygląda. Jeżeli byście chcieli osobny odcinek, tak jak z kredkami, to możecie napisać w komentarzu, ja chętnie dla Was go nagram. No i to chyba tyle. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli mnie nie subskrybujecie. No więc to już chyba wszystko, więc pa!